Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek Waszej ulubionej serii Czy Warto? Czyli odwiedzamy różne ciekawe atrakcje turystyczne z Władysławowa i okolicy. Dzisiaj odwiedzimy taki salon gier, ale salon gier retro. Czy ktoś grał kiedyś na Commodore, na Atari? Pamiętacie te gry? W tym super, oldschoolowym miejscu, słuchajcie, stare dźwięki, słyszycie to? Słuchajcie, normalnie rewelacja, jest tutaj też Maciej. To chyba twoja najlepsza maszynka, co? Na pewno najświeższy nabytek, tak? Sprowadziłem go niespełna 2 tygodnie temu. Zdążyłem już część części do niego uzyskać. Masa przewodów, przekaźniczków, styczników i nic więcej, tak? Ale dźwięki, które wydobywa ta maszyna, są nie do podrobienia przez elektroniczny sprzęt. Na pewno wielu z Was widziało ten sprzęt, albo miało go i używało go w młodości. To jest Commodore 64, jeden z najpopularniejszych, jeżeli nie nawet najpopularniejszy komputer, mikrokomputer w latach 80. na świecie. Sprzedano go ponad 17 milionów egzemplarzy. Dawno temu, czyli w latach 80., oprócz monitorów kolorowych i czarno-białych, były także monitory zielone. Tutaj jako ciekawostkę mamy zielony monitor firmy Amstrad Schneider. Może to młodszym obserwatorom nic nie mówi, ale starszym na pewno. Kojarzycie ten obrazek? Trzeba się przyzwyczaić do tych wszystkich gierek, do tych guzików. To działa zupełnie inaczej niż kiedyś na tych naszych analogach, więc naprawdę trzeba trochę pograć. No hello! Widzieliście to? Niestety nie idzie mi akurat w tej grze, nie wiem czemu, chyba zmęczony jestem. Space Invaders to taka niepozorna gra, która w tej chwili wydaje się wręcz prymitywna, natomiast jest to najlepiej zarabiający produkt rozrywkowy w historii. Tylko do 82 roku, 1900 oczywiście, ta gra zarobiła ponad 500 milionów dolarów. Najbardziej popularne pamięci masowe, czyli dyskietki w latach 80. Mamy dyskietkę 8-calową, 5,25 i oczywiście 3,5-calową, która jest dość popularna, jeszcze spotykana na strychach aktualnie. Jako ciekawostkę umieściliśmy tutaj pendrive 32 giga. Ten pendrive może zawierać w sobie tyle danych, ile 70 tysięcy tych największych dyskietek. Nie grał w Mario, a to jest Super Mario. Musimy po prostu w niego pchnąć. Rzucamy 2 złote. No i cóż? Nie. Oddał nam monetę. Rzucamy jeszcze raz. Jest ten dźwięk, słyszeliście? To lecimy. Zupełnie inna jazda niż na
różnego rodzaju gierkach, czy nawet na smartfonach. Bez porównania. Słuchajcie, kiedyś grałem w to faktycznie namiętnie, ale to było 20 lat temu. Jakoś tak, jak się powiększymy, to będziemy mogli wejść do góry. No były takie plansze. I tajne przejście. Ciśniemy górą, kto to pamięta? 10 sekund na wrzucenie dodatkowej monety. Zupełnie inny klimacik niż mieliśmy w domu, gdzie mogliśmy zażynać tego Mario w nieskończoność. Ale to ma naprawdę dużo swoich plusów, bo dzięki temu jesteśmy w stanie obskoczyć również inne gry. Jedna z pierwszych gier wektorowych. Rekord został pobity w 2018 roku. Transmisja trwała 58 godzin. W tej witrynce możemy obejrzeć niemal wszystkie modele ZX Spectrum, jednego z najbardziej popularnych mikrokomputerów w latach 80. Mamy tutaj ZX Spectrum, ZX Spectrum 16, ZX Spectrum Plus, Timex oraz współczesną konsolkę ZX Spectrum Vega. Jak sobie tutaj chodzę i wspominam, słuchajcie, jedna rzecz mi się tak z tyłu głowy cały czas gdzieś tam pałęta. Jak on to odpala? Macieju, jak to odpalasz? Bardzo prosto. Część rzeczy jest odpalana z kartridży. To jest bardzo szybkie. Natomiast co to jest odpalanie dla pasjonatów? Zaczynamy! Przypomniały się stare czasy, ale każdy sprzęt jest nieco inny i ciężko się gra na tego typu fliperze, jak kiedyś grało się na jakimś joysticku. Słuchajcie, dobrze, że tutaj za 2 zł można grać i grać i grać. Także może wykończymy bossa. Jeden 0 dla mnie, walczymy dalej. Grało się kiedyś, nie? No i okej. Ta gra zaliczona, chyba ją niestety rozwaliłem. Lecimy na następną. Jestem pod wielkim wrażeniem tego salonu, naprawdę rewelacyjna sprawa. Za 2 złote jesteśmy w stanie sobie pograć i pograć i pograć. No i połączenie tego salonu też z taką pizzerią, z restauracją, bo obok zaraz, w tym samym lokalu mamy restaurację. Daje nam takie możliwości, że możemy zamówić jedzenie i czekając na to jedzenie, pograć sobie. Albo wieczorem po prostu przyjść całą ekipą. Każdy ma jakąś tam swoją ulubioną grę, ale oczywiście możemy też grać w dwóch, na przykład na Tekenie. Świetna sprawa. Ja jestem pod mega wrażeniem. Piszcie w komentarzach, czy to Wam się podoba. Czy byście mieli jakieś zastrzeżenia, jakieś może innowacje? A my spotykamy się za tydzień na kolejnej atrakcji. Cześć!